Obwinianie zawsze wynika z poczucia, że to, co ma miejsce, jest niedobre i wiąże się z tym potencjalna kara, realna lub tylko wyobrażona. Jeśli kara nie przychodzi ze świata zewnętrznego, wyraża się w formie samokarania na poziomie emocjonalnym. Poczuciu winy towarzyszy cała gama negatywnych emocji, dlatego tam, gdzie jest strach, musi być obwinianie. Jeśli poddasz się kinezjologicznemu testowi mięśniowemu, obwiniając się za coś w myślach, przekonasz się, że mięsień natychmiast słabnie. Desynchronizacją się wówczas półkule mózgowe i ulega zaburzeniu przepływ energii w meridianach. Zatem sama natura udowadnia, że poczucie winy jest destrukcyjne. Jeśli wina jest tak destrukcyjna, dlaczego jest wychwalana i otaczana tak wielkim uwielbieniem? Czemu tak zwani eksperci uważają, że wina jest korzystna? Na przykład pewien psychiatra napisał artykuł poświęcony winie, który ukazał się w czasopiśmie i można w nim przeczytać: obwinianie jest DLA ciebie dobre. Następnie oświadczył on o istnieniu uzasadnionej winy. Przyjrzyjmy się temu, czym tak naprawdę jest wina i zobaczmy, czy się z nim zgadzamy, czy nie. Gdy przechodzisz przez ulicę, spoglądasz na lewo i prawo, aby się upewnić, że nie nadjeżdża żaden samochód. Skąd takie zachowanie? Kiedy byłeś dzieckiem, powiedziano ci, że przechodzenie przez ulicę jest złe. Jak więc widać, poczucie winy zastąpiło rzeczywistość i to w umyśle, który nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, jak w przypadku dziecka. To wyuczone zachowanie, które jest rzekomo pragmatyczne, ma zapobiegać późniejszym błędom czy powtarzaniu pomyłek. Jednak 99% poczucia winy nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bardzo często poczucie winy wyniszcza osoby najbardziej pobożne, potulne i niewinne. Poczucie winy jest prawdziwym samopotępieniem i umniejszaniem własnej wielkości i wartości jako istoty ludzkiej. Obwinianie się jest rozpowszechnione równie szeroko co strach. Czujemy się winni niezależnie od tego, co robimy. Część naszego umysłu uważa, że powinniśmy robić akurat coś innego lub że powinniśmy robić to lepiej. Powinniśmy osiągnąć lepszy wynik w rozgrywce golfa, przeczytać książkę zamiast oglądać telewizję. Powinniśmy być lepszymi kochankami, lepiej gotować, biegać szybciej. Powinniśmy być wyższego wzrostu, silniejsi, mądrzejsi, lepiej wykształceni. Poczucie winy jest pomiędzy lękiem przed życiem a strachem przed śmiercią. Staramy się uciec przed nim poprzez tłumienie, wypieranie, ucieczkę, projektowanie go na innych ludzi, pozostając go nieświadomi. Jednak pozostawanie nieświadomym poczucia, wypieranie go, niczego nie rozwiązuje. Wina przejawia się jako samokaranie poprzez wypadki, nieszczęścia, utratę pracy i związków, choroby fizyczne i słabowitość, chroniczne zmęczenie, wyczerpanie oraz na niezliczone sposoby, które umysł wynajduje, by pozbawić nas przyjemności, radości i energii życiowej. Wina reprezentuje śmierć, analogicznie jak miłość reprezentuje życie. Wina jest częścią małego ja i z poczucia winy bierze się nasza gotowość, by wierzyć w negatywności odnoszące się do nas samych. Negatywny komentarz członka rodziny, przyjaciela czy sąsiada potrafi zniszczyć nam codzienne szczęście i radość. Poczucie winy jest zaprzeczeniem duchowej niewinności, nieodłącznej nam. Mało prawdopodobne, że zapadnie na fizyczną chorobę ktoś nie mający poczucia winy. Dlaczego gromadzimy tak wiele śmieci? Czyż nie wynika to z naszej bezgranicznej niewinności? Czy nie ona sprawiała, że jako dzieci wierzyliśmy w to, co inni przedstawiali nam jako prawdę? I nawet obecnie, czyż nadal nie wierzymy w to, co inni uznają za prawdę? Czy nie jest tak, że uwierzyliśmy już w 10 tysięcy kłamstw i jesteśmy gotowi uwierzyć w tyle samo kolejnych kłamstw przez własną naiwność, która ma źródło w naszej duchowej niewinności? Czyż głównym powodem bycia wykorzystywanym nie jest właśnie to? Jeśli zajrzymy w głąb siebie, czy nie okaże się, że przez wewnętrzną niewinność
uwierzyliśmy też w to, że jesteśmy winni. I z tego powodu przyjęliśmy całą negatywność świata i pozwoliliśmy jej zabić naszą energię życiową, a zniszczyć poczucie tego, kim naprawdę jesteśmy i zaprzedać się żałosnej małości, którą się zadowalamy. Czyż nasza niewinność nie jest taka jak niewinność nowonarodzonego dziecka, które nie mogąc się bronić, a nie mając możliwości rozróżniania, jedynie przyzwala na bycie programowanym niczym komputer? Jeśli zdamy sobie z tego sprawę, staniemy się świadomi.